Zagłębie Młodych zabiera Was dziś do nowego, przyszłego Centrum Dąbrowy Górniczej. Fabryka pełna życia, czyli obszar po dawnej fabryce obrabiarek, niebawem ma zmienić się w miejsce tętniące życiem. Karolina Machura, zapraszam. Fabryka pełna życia to największa inwestycja w Dąbrowie Górniczej. Jej celem jest metamorfoza Śródmieścia poprzez zagospodarowanie terenu po zakładzie DEFUM. Panie prezesie, czym jest to miejsce Fabryka pełna życia? Fabryka pełna życia to jest projekt nowego Centrum Dąbrowy Górniczej. Od 2017 roku wspólnie ze społecznością lokalną, z dąbrowianami, ale także ze specjalistami w różnych zresztą dziedzinach z całej Polski pracujemy nad tym projektem. Jesteśmy na etapie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, więc wiemy już, jak to nowe centrum będzie wyglądało. Niedawno zleciliśmy projekt budowlany i wykonawczy. W przyszłym roku zamierzamy go zakończyć, no, a potem już tylko inwestycja. A w międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie, staramy się, żeby w tym miejscu dąbrowianie mogli odnaleźć właśnie to nowe centrum, żeby mogli się tutaj spotkać przy okazji różnych wydarzeń, koncertów, a także po to, żeby skorzystać z tej przestrzeni, którą tutaj wspólnie z nimi zbudowaliśmy. Na razie koncert, jakby poznawanie tego terenu na nowo, a co jakby jest w tym planie? Czy tu będzie, nie wiem, czy tu będzie można dobrze zjeść, spotkać się ze znajomymi? Jak ten plan, co tu się ma znaleźć? Spotkać się ze znajomymi można już teraz. Od tego zacznijmy, bo my przez ostatnie lata udostępniliśmy tą przestrzeń dla mieszkańców, więc mamy tutaj przestrzeń taką, w której się można spotkać, na leżakach posiedzieć, porozmawiać, właśnie dobrze zjeść przy okazji. Mamy też przestrzeń rekreacyjną, mamy dużą piaskownicę, mamy przestrzeń bulodrom, gdzie można grać w bule, boisko do siatkówki plażowej. Udostępniamy też wystawy dla mieszkańców, więc to się cały czas tutaj dzieje. A oczywiście w przyszłości to będzie taki projekt typu mixed use, czyli wielofunkcyjna przestrzeń, nowe Centrum Dąbrowy Górniczej, gdzie ludzie będą mieszkać, gdzie ludzie będą pracować, gdzie ludzie będą się spotykać ze znajomymi przy okazji różnego rodzaju aktywności, od kulturalnych po aktywności związane z innowacjami, bo o tym też warto pamiętać. No, mało kto sobie zdaje sprawę, że były teren po fabryce można tak zagospodarować. Dlaczego warto tutaj przyjść? Można tak zagospodarować. Przykładów w całej Polsce, ale nie tylko, jest wystarczająco wiele. Tego typu projekty powstają. Mamy nadzieję, że nasz, z racji tego, że powstaje odpowiednio później, tak, czyli możemy się uczyć na błędach innych, będzie lepszy i też to warto też tutaj wspomnieć o tym, że będzie taki, jakiego chcieli mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, czyli będzie położony nacisk na to, żeby był ogólnie dostępny, żeby tutaj zieleń dominowała różnego rodzaju, żeby wskazywać na tą zieloną stronę Dąbrowy Górniczej. Dlaczego warto tutaj przyjść? Tak? Zadała Pani kolejne pytanie. Otóż warto tutaj przyjść dlatego, że tu się po prostu dzieje. Tu się dzieje i chcemy, żeby te rzeczy, które tutaj realizujemy, były skierowane do odbiorcy w różnym wieku, ale także o różnych zainteresowaniach. Żeby daleko nie szukać, dzisiaj zaczynamy w zasadzie Miasto Lab, Festiwal Miejskich Innowacji i Fabryka Pełna Życia stała się ważną częścią metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, bo to ona jest mecenasem tego przedsięwzięcia i będziemy rozmawiać o tym, jak powinno wyglądać współczesne miasto. Mam nadzieję, że właśnie Dąbrowa Górnicza będzie z czasem właśnie z tym kojarzona, tak, że robimy te rzeczy wspólnie z mieszkańcami, robimy je profesjonalnie, najlepiej jak to się da, czerpiąc z najlepszych wzorców.
Koncepcja fabryki pełnej życia powstała w 2017 roku na podstawie rozmów z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, konsultacji z przedsiębiorcami i ekspertami. Aktualnie nowe centrum miasta wchodzi w etap projektowania i uzyskiwania pozwolenia na budowę. Teren dawnej fabryki zmienia się już od kilku lat. W 2019 roku oddano do użytku odbudowany budynek dawnego warsztatu elektrycznego, w którym odbywają się m.in. spotkania, konferencje, szkolenia czy wystawy. Największy potencjał mają jednak dawne hale fabryczne. Dąbrowski zakład założono na bazie warsztatu kowalsko-ślusarskiego w latach 70. XIX wieku. Przez lata funkcjonowania fabryka produkowała m.in. części do lokomotyw kolejowych, tokarki karuzelowe oraz wiertarko-frezarki. W 2015 roku ze względu na ogromną konkurencję na rynku fabryka została zlikwidowana. Niebawem ten teren ma zmienić się w miejsce tętniące życiem, pełne zieleni, połączone z rejonem dworca kolejowego i Pałacem Kultury Zagłębia. To będzie przede wszystkim miejsce, jakiego chcieli mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.